Hej, witajcie kitki, tutaj wasz kitku paczku i dzisiaj porozwiązuję sobie quizik, zobaczymy jak mi pójdzie i myślę, że tutaj jest trochę sporo tych quizów, ale wybrałem sobie tak póki co, czy rozpoznam wszystkie znane koty. Także no, zaczynajmy, tutaj już widzę, że trochę osób to polubiło, także go, go, go. Dobrze. I ile mamy tutaj kotów do rozpoznania i na jakiej zasadzie? Mamy sobie nazwę Maru i mamy tutaj ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, razy trzy, dobra, 15 kotów. Czyli 15 kotów trzeba dopasować do ich nazw. No dobra, dobra, zacznijmy sobie z tym Maru. Które z was to było Maru? Tutaj tak patrząc, może też muszę myśleć, bo tak nie wszystkie chyba będę kojarzył. Ale muszę myśleć jak taki typowy właściciel, czyli raczej imię przypasowuje się do wyglądu bądź charakteru kota, a Maru to bym powiedział taka, no chyba dość zwyczajna nazwa, chociaż może nie. Maru, no tak, ty raczej nie, Grampik też raczej nie, tutaj Maru, Maru, no chyba najbardziej mi do tego pasuje. Taki zwyczajny kot w pudełku. Ale mogę się mylić. Albo to może być Maru, ewentualnie. Też bym powiedział, że taki może zwyczajny kot. Chociaż z takimi brewkami niby, to no, różnie może być. Chyba, że coś jeszcze innego jest takiego tutaj zwykły kot. No Nala, tu jest Nala na pewno i Lazarus, to też poznaję. I to chyba Garfield. To te koty poznaję. No dobra, no zobaczmy sobie, czy Maru wpierw trafię. Chociaż, kurczę. No dobra, Maru, tak? O, jest git. Jest git, Maru zaliczony. Jeszcze zostało tylko 14. Grumpy Cat. Grumpy Cat, no to jest dość banalne. Co mamy dalej? Sam. No i Sam to też takie zwyczajne imię. I tak sobie pomyślmy. Mamy jakiegoś... Kurczę, ty by... Sam bym cię nie nazwał. Ciebie nawet chyba kojarzę, kitku, i z tego co kojarzę, to chyba pszczółka się nazywasz, ale możliwe, że po angielsku, czyli pewnie bee, ale mogę się mylić jak zwykle. Sam, no tutaj, tu raczej nie jesteś sam. Któryś z was, kurczę, teraz tak, żeby się nie pomylić, któryś z was to raczej było Lil Boop? O ile się nie mylę. I to chyba ty. I tu chyba był Monty. Albo na odwrót. Mogę mylić, bo są, dla mnie są praktycznie identiko. Tylko, że jeden z języczkiem na zewnątrz. Ale no dobra. Sam. No to Sam. Myślę, że jakiś zwykły kitek będzie tutaj. Zwykły. W sensie taki nie wyróżniający się żadną cechą większą. I tutaj nie kojarzę właśnie tego kota, więc wydaje mi się, że to może być Sam. Ewentualnie, jeżeli tutaj nie trafię, a tam chyba mam trzy szanse, to polecimy sobie w... Jest jeszcze jakiś taki zwyklejszy kot? Zwyklejszy? Nie? No to chyba tutaj będę leciał wtedy. No dobra. Okej, jest. Lil Boop. Oe, i teraz się zaczyna. Dwa koty do wyboru. Jeden z was to na pewno jest Lil Boop. A drugi to jest Monty. Albo jeszcze jakoś inaczej, ale wydaje mi się, że właśnie jeden jest Monty, a drugi to jest Lil Boop. Więc, biorąc pod uwagę, że Lil, no to Lil to taki młody, wiadomo, tam Young będzie, no taki raper bardziej bym powiedział, więc... któremu bym bardziej zrobił Boop? No szczerze z tobie bym zrobił bardziej Boop, ale z jakiegoś powodu bardziej mi się z Montym kojarzysz. Ale tak... Może być też na odwrót. No to dobra, Lil Boop. Ewentualnie jeszcze się okaże, że to ktoś inny, na przykład tutaj, załóżmy, że jest Lil Boop. Albo tutaj. To tym bardziej. No dobra, no to zobaczmy sobie tutaj Lil Boop. Okej, jest git. Shironeko. Shironeko. No dobra, no to taki trochę japoński kot się kojarzy. Shironeko. Czy któryś z was wygląda na Shironeko? Ty możesz wyglądać na Shironeko. Tak jak i ty możesz wyglądać na Shironeko. Tak jak i ty możesz wyglądać na Shironeko.
Tutaj raczej nie. W sensie, z reszty kotów mi się nie wydaje, żeby to było Shironeko. Więc sprawdźmy sobie, czy może. Może pamiętam twoją nazwę jakoś, tak? Tylko muszę sobie przypomnieć. Dobra, pierwszy strzał. Tutaj te trzy koty bym obstawiał. Więc weźmy sobie wpierw tu, a jak nie, to będziemy myśleli, które z nich. Albo może tutaj strzelmy. Ojeju, to jest jednak ciężkie. Widzicie, wydaje się, że znacie koty w internecie, oglądacie tam jakieś ich portale społecznościowe i myślicie sobie, ale ja znam tego kota, to jest ten i ten. Ale jednak tak dopasować, to nie jest najłatwiejsze. No dobra, Shironeko bym stawiał tutaj. Okej. Snoopy. Snoopy to taki. Kurczę. I teraz znowu. Znowu mam zagwozdkę, bo. Jak jeszcze te koty jakoś tam z nazw kojarzę, w miarę, nie mówię, że wszystkie, ale w miarę je kojarzę, to te dwa jakoś mi tak nie mogę ich dopasować do żadnego z kotów. I dlatego mi się wydaje, że Snoopy to pewnie będzie jeden z nich, bo też nie kojarzę tej nazwy. Ewentualnie możesz być nim ty. Chociaż kojarzysz mi się też z inną nazwą, bo gdzieś wiem, że ciebie widziałem mimo wszystko. No ale dobra. Strzelmy sobie może Snoopy'ego. Tutaj. Nie, to jest Lazarus 100%. W sensie mógłby się nazywać Snoopy, ale to jest 100% Lazarus. W sensie mogę sobie łapkę odciąć, dać za to, że to jest Lazarus. Więc strzelmy sobie tutaj. Okej. Okay. Garfi. A to chyba był Garfield z tego co kojarzę. Czyżby. Albo są dwie opcje. Albo pomyliłem nazwę. Kota, i to jest bardzo prawdopodobne. Albo jeszcze jeden z nich się nazywa Garfi, a ten się nazywa Garfield. Tak też być może. Ale myślę, że akurat prędzej moja pamięć zawodzi niż tutaj była taka zmyłka. No już, jak już to ten miał jeszcze też prędko do Garfiego. Ale nie. W sensie wydaje mi się, że to będzie Garfi. No, byłem prawie że pewien. Honeybee. Pszczółka. No to tak jak stwierdziłem ostatnio, to jest pszczółka 100% Wenus. No i się zaczynają schody. No tak, Wenus. Lazarus, Wenus, tutaj nie. Monty, będziesz Monty, 100% będziesz Monty. Chyba Monty'ego jeszcze nie było, z tego co kojarzę. Więc w takim razie Wenus to możesz być. Kurcze. Kurcze, kurcze, Wenus. Nie. Czyli to jest pewnie Wenus. No właśnie. Bunny. Bunny, Bunny. No to Bunny będziesz pewnie jednym z tych. Albo tym. Ale raczej tym. No właśnie. No w sensie pasowało jakoś imię. Monty. Monty, no to jakby tego już mamy wykreślonego, więc na pewno będzie tutaj. Lazarus to też pewniaczek. Kolonel miał. Okej, i tutaj się zaczynają schodki, bo to może być jeden z tych dwóch, bo tutaj jest Nala. Więc kolonel miał to raczej będzie. Tu? Okej. No to w takim razie, skoro to jest Nala, no to mamy Zarathustra, to też się nauczę. Zarathustra, okej, nietypowe imię. I Nala, dobrze pamiętałem. W sensie Nala jest bardzo popularnym kotem, więc zobaczmy ile było. Procent 98. No, mogło być lepiej, ale i tak jestem szczerze zadowolony z tego wyniku. Świetnie, jesteś prawdziwym fanem kotów. W każdej chwili przeglądasz internet w poszukiwaniu śmiesznych kocich zdjęć. Dlatego jesteś takim specjalistą. Gratulujemy wyniku. No, nie mogę zaprzeczać. Trochę się w necie siedzi, trochę się kitków widziało. Także z wyniku jestem zadowolony. No, tam jedna chyba gdzieś pomyłka była, ale to. Kurczę, to było też trochę strzelanie. Tak szczerze mówiąc, to było czyste strzelanie przy paru kotach. Także trochę farcik, trochę wiedza i trochę gdzieś tam się może faktycznie też jej widziało. No, w każdym bądź razie, dziękuję Wam za oglądanie i do następnego.